od 97 właściwie roku trwa to. Całe życie lubię pomagać. No i był taki moment, że inni oddawali krew. Ja mówię, mogę też sobie coś zrobić dobrego dla innych, nie? I tak się zaczęła ta przygoda od 97 i oddaję już 22-3 litry oddane. Działalność nasza, powiedzmy sobie promocyjna w tym zakresie, no, tworzy pewien sztab krwiodawców, który jesteśmy wdzięczni za to, że oddają tą krew i tak byśmy ich bardzo tu chcieli uhonorować. Tych odznaczeń trochę to dzisiaj mamy. Jest to odznaczenie resortowe ministra zdrowia, nadawane honorowym dawcom krwi jako zasłużony dla zdrowia narodu. Czyli jest to takie już zaszczytne odznaczenie, które no, po prostu nobilituje. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych opolskich krwiodawców, krwiodawców w zasadzie całej Opolszczyzny, w naszym regionalnym centrum rokrocznie pobieramy ponad 36 tysięcy donacji. Jest to ilość, która w sposób właściwy, bezpieczny zapewnia bezpieczeństwo naszym pacjentom w szpitalach. Nadwyżkami wymieniamy się z innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Panie Arturze, strażacki mundur to od razu jest też skojarzenie osób, które po pierwsze ratują życie, po drugie mogą robić to jeszcze w taki sposób, jak pan, oddając krew. Tak jest, dokładnie. No, straż się kojarzy raczej z ratowaniem życia, pomaganiem ludzi, także jedno z drugim się wiąże, nie ma co ukrywać. A kiedy zaczęła się ta przygoda z oddawaniem krwi? Mniej więcej to chyba w 2006 roku, tam pierwszy raz oddałem krew i na początku było tak po trochu, pomału, a w tej chwili przerzuciłem się nawet na płytki krwi, więc potrafię jechać w ciągu roku 8, 9, 10 razy, zależy jak to tam, po prostu jak pasuje, no nie zawsze, nie w każdym, czasem jakaś choroba wypadnie, więc no to się przesuwa, ale tak nie jak 8 razy do rzadko przyjeżdżam. Czasem jest ta bariera, o której się mówi, ten pierwszy raz, czy rzeczywiście ten pierwszy raz to było coś, co było też takim przeżyciem dla pani, czy rzeczywiście powinnam to zrobić? Troszeczkę było strachu, ale ja się ogólnie w życiu niczego prawie nie boję, ale była obawa, ale to już tak zostanie, dopóki będę zdrowa, dopóki ten mogę oddawać krew, to będę ją oddawać. Bardzo często myśląc o krwiodawcach, myślimy mężczyzna, a to nie jest do końca chyba też stereotyp, prawda? Tak, no kobiety coraz częściej angażują się po prostu w krwiodawstwo i krwiodawstwo jakoby stało się w pewnym momencie stylem życia tych młodych ludzi. Po prostu oni chętnie przychodzą, chętnie oddają, tworzą społeczność krwiodawców. My to wspieramy, no i dziękujemy, że są z nami. Ile już do tej pory udało się panu tej krwi oddać, czy tego osocza również? Na 20 litrów jest przyznana oznaka, a ile od tego czasu dodałem więcej, to już nawet nie pamiętam, no bo to nikt tego nie przelicza. No. 20 przeleciało, no i oddajemy dalej, no nikt tego nie sprawdza. To jest ta świadomość tego, jak cenna jest każda sekunda i jak cenny jest każdy mililitr tej krwi, prawda? No zgadza się, no trzeba pomagać jakoś tam, no mnie to nic nie kosztuje, a komuś może uratować życie, no tak jak na przykład teraz przyszedł sezon wakacyjny, zawsze w sezonie wakacyjnym narzekają, że małe są banki, małe poziomy krwi, więc ja na przykład mam lipiec, sierpień, zawsze jadę dwa razy w miesiącu, znaczy dwa razy, no raz w miesiącu, żeby tą krew oddać. Ile rzeczywiście średnio dawcy oddają tej krwi w ciągu roku? A przedział wiekowy dawców to jest od 18 do 65 roku życia. Największa grupa, najliczniejsza grupa dawców to jest dawców od 18 do 45, 50 roku życia. Są to dawcy, którzy przychodzą do nas, odwiedzają nas. Mężczyźni mogą nas odwiedzać 6 razy w roku, kobiety 4 razy w roku. Osoby, które zgłaszają się do nas w celu oddania osocza czy oddania płytek krwi, tą częstotliwość mają zdecydowanie większą. Osoby, które zgłaszają się w celu oddania płytek krwi za pomocą separatora, mogą odwiedzać nas raz w miesiącu. Być może prawie było tak, że po donacji moja krew mogła komuś trafić, no bo w wypadkach różnie ludzie tam wychodzą z tego. Nie ma nic na siłę, żeby namawiać kogoś. No to jest piękny dar, który można podarować, nie? Dopóki się jest zdrowym. Zdrowie jest bezcenne, nie? Także, tak jak i krew. Tak, i krew. Także wszystko można oddać dla drugiej osoby i trzeba pomagać też w życiu.